Witam serdecznie, drogie strzelce, na czytaniu tygodniowym. Lecimy już tak z kartami, hurtem lecę, hurtem, ale patrzę, że nie mam w ogóle zasięgu, jeżeli chodzi o internet, więc pewnie będzie się wgrywało do wieczora. Proszę o wyrozumiałość, kochani, jak już przeczytacie, to proszę o wyrozumiałość, że ten horoskop jest, tylko ciężko z nim tutaj bywa. Dobrze, zapraszam serdecznie jeszcze, kochani, na drugą część warsztatu, 21-22 września. Będzie koło Łodzi, warsztaty będą koło Łodzi, będziemy czytać, będziemy tutaj uczyć się drugiej części, czyli arkana małe, będziemy opracowywać i na koniec będziemy tworzyć rozkłady, jak ja czytam, pokażę oczywiście Państwu, jak ja czytam, jak ja rozkładam, w jakiej formie czytam i jak czytam karty, jakie personalizuję łącznie ze sobą razem, jak się tworzą dla mnie legendy, jaką mam umowę, więc zapraszam serdecznie 21-22 września na drugą część warsztatów. Dla tych, którzy są chętni, ale myślą, że nie ma możliwości, tak jakby, bo pierwszej części arkan dużych nie ma, to będę prowadziła w tym tygodniu i w przyszłym taki dodatkowy online kurs z Państwem i tutaj będziemy opracowywać arkana duże w pierwszej części. Dobrze, lecimy już do strzelca. Strzelec, co dla naszych strzelców, to się nagadałam, przepraszam, musieliście poczekać chwilę. Strzelec, żegnasz się, transformuje, żegnasz się ze skorpionem, najbardziej, bardzo mocno się rzuca skorpion, ale jednocześnie wszyscy, którzy ascendent w strzelcu, strzelec, będą kogoś żegnać w drugiej połowie tygodnia, ewidentnie tu jest pokazane, tu jest jakieś tak jakby tworzysz, działasz, odchodzisz od czegoś, podejmujesz bardzo radykalną i zdrową decyzję dla siebie, chcę powiedzieć. Tutaj jest tak jakby koniec jakiejś walki, bo to jest tak jakby zawalczę o siebie. Wchodzicie, macie taką tendencję w tym tygodniu, ona jest przepiękna, bo to jest tak, na coś czekałem, tęsknię, na coś czekałem, czekałam. Jeszcze to jest początek tygodnia, z cierpliwością, tak? Ale wraca do mnie przeszłość, ja potrzebuję odnaleźć siebie, ja potrzebuję coś przeżyć, coś sobie ugrać, ale ugrać dla siebie, tak? Tutaj odkrywacie, idziecie za intuicją, która będzie bardzo silna w tym tygodniu. Tu macie jakieś podróże, tutaj jest obserwacja, ale jednocześnie tak jakby druga połowa tygodnia bardzo mocno sprzyja temu, żeby postawić kropkę nad i, bo tu jest pokazane, że tak jakby wszystko w Twoich rękach i myślę, że lepszego czasu, drogi strzelce, strzelczyczko, nie będzie dla Was, dlatego że macie tutaj maga, tą ósemkę, macie ten rydwan, czyli jest to ten czas do kończenia czegoś, do zadziałania czemuś, bo to jest coś, co dojrzewało u Państwa tak jakby długie lata, bo tu są lata, tu nie są miesiące, tylko lata. Tęsknicie za czymś, co jest niby prawdziwe. Wy macie tego doświadczyć, bo to jest pokazane, że tu jest jakieś doświadczanie czegoś z przeszłości. Ja potrzebuję jakiejś dobrej energii, bo inaczej się tak jakby jesteście wyeksploatowani. Spędzenie, tak jakby jest tutaj jakiś wyjazd, odejście też od jakiegoś pomysłu odnośnie pracy, tak? Też bardzo mocno się tu rzuca. Jest wielka transformacja was, zawalczenie o siebie. Tu jest jakiś diabeł, tutaj stworzenie czegoś nowego. Strzelce, które są w takich świeżych związkach, uwaga, bo może się narodzić dziecko, tak, wiadomość o ciąży, czyli w nowych związkach, ale nie widzę, żeby to było mocno chciane, więc tak jakby zwróćcie na to uwagę. Spełnienie marzeń w jakiejś podróży, tak? Jeżeli myślicie o podróży, to śmiało, bo ta podróż może dojść do skutku. Jeżeli chodzi o pracę, o zmianę lub tak jakby o stworzenie czegoś nowego w pracy, też zielone światełko, ale do czwartku, od czwartku spokój, nie robimy nic, tak jakby, bo to jest tak jakby samoistnie przyjdą rozwiązania, pożegnania, rozwiązania, transformacje, przestajecie walczyć, bo to jest pokazane, wewnętrznie walczę ze sobą, ale tutaj jest pokazane też jednocześnie, że wy przestajecie, od czegoś odchodzicie, na coś czekaliście, tutaj ktoś nie spełnił oczekiwań, życie nie spełniło oczekiwań, tutaj jest tak jakby obserwacja, ale ta obserwacja tak jakby przerzuci się odwrotnie w waszą intuicję, nie wiem, czy mnie rozumiecie, tak jakby tutaj zadziała mocna intuicja odnośnie sukcesu waszego życiowego, czy na niwie prywatnej macie kapłankę i maga, więc o czym tu mowa? Jesteście na najwyższym stadium w połączeniu, to jest mistrzowska para, więc tak jakby jeżeli chodzi o emocje, a to jest w głowie, czyli w emocjach, w miłości, czyli możecie z
stworzyć dla siebie swój cudowny świat, jeżeli chodzi o emocje. I tu jest tak, pożegnacie coś, co było stare, być może małżeństwo, tak, bo tu jest pokazane, że wiele strzelców tak jakby albo coś się przeobrazi, albo coś zmieni, tak jakby przetransformuje i spełni wasze oczekiwania, bo tu macie dużo więcej luzu. Strzelec ma dużo więcej luzu, a jak nie, to po prostu stawiacie na siebie. Samotni, bym powiedziała, mogą poznać kogoś, ale nie na długo. Związki świeże też tutaj nie rokują dobrze, bym powiedziała, bo tu też jest jakieś rozstanie, tu też jest później jakaś walka, tu są jakieś niespełnione, powiem tak, drogi strzelcze, dla ciebie wszystko, co obserwujesz, a wszystko, co jest związane z emocjami, tak jakby wszystko, w co wchodzisz, albo co chcesz zakończyć, to karty mówią, że troszeczkę to poobserwuj, ale nie z nutą tęsknoty, tylko taką stań obok i przyjrzyj się temu, czy to funkcjonuje, czy to ma rację bytu, ale myślę, że będziesz podejmowała decyzje radykalne, tak, bo tutaj jest tak jakby potrzebna iść ci transformacja, bo inaczej się udusisz, mój drogi, moja droga. Jeżeli chodzi o zdróweczko, moi drodzy, to tutaj może być jakieś przeziębienie, ale też tak jakby uwaga na nogi. Coś neurologicznego do państwa przyłazi. Takie pokazuje mi się, że coś się zaczyna dziać neurologicznie, to jeszcze jest takie delikatne, ukryte, ale emocjonalnie, tak jakby emocjami, ciałem czujecie coś wewnętrznie, że coś się tutaj zadziewa. Mogą być to oczy, ale tu jest jakieś biodra, jakiś przewrót. Tutaj coś się u państwa zaczyna dziać, więc warto na to zwrócić, kochani, uwagę. A przede wszystkim, nie wiem, coś związane z ruchem, z kołysaniem, nie wiem, czy zawroty głowy. No nie będę tu zgadywać, nie jestem lekarzem, więc tak to widzę, drogie strzelce. Pozdrawiam serdecznie. Radykalne zmiany. Ale można po kogoś poznać fajnego też jednocześnie. I wszystko można zmienić. Z czegoś, co było niedobre, stworzyć coś pięknego na swoich zasadach. Dobrze, lecimy koziorożce. Co dla naszych koziorożców przygotowały karty na ten tydzień? Na koziorożce. As denarów, dwójka kielichów, czwórka buław i siódemka mieczy. No to powiem tak, przepiękne karty, trzy karty, as denarów, tworzenie, budowanie, coś odnośnie domu, coś dla domu, jakieś tu tworzenie, a na koniec siódemka mieczy, czyli plotki, pomówienia, ale jednocześnie jakieś krzywe, no takie akcje, sytuacje. Coś tutaj jedno drugiego będzie też jednocześnie. Tu jest, jeżeli chodzi o pracę, nie spełnia waszych oczekiwań. Tutaj partner, partnerka do czegoś was tutaj niemalże, bym powiedziała, że niemalże was tutaj do czegoś skłania. Zostaw to, odejdź, to nie jest dla ciebie, nie denerwuj się, po co ci. Ale to jest tak jakby pod kątem swoich emocji. A ty, koziorożcu, masz tak jakby skupić się na sobie. Nie jest to złe dla ciebie, bo tutaj jest pokazane, że tak jakby odejdziesz od czegoś. To, co w tym tygodniu się zadzieje, to, co postanowisz odnośnie miłości, bo tutaj też jest karta małych, dużych cudów odnośnie miłości dla samotnych, ale też i w związkach, bo to jest pokazane, że zamieniasz jedną opcję w drugą i to jest wielka szansa na to, że będziesz budować związek, być może z kimś innym, tak, ale jest to ktoś, kto już jest gdzieś tam w twojej przestrzeni, tak, natomiast jeżeli chodzi o pracę, absolutnie nie spełnia twoich oczekiwań, to jest pokazane, jest jakieś znużenie, tu jest nie spełniło coś, nie tyle miało być, tutaj założyłam, tak, ja tutaj tak siebie, ja tutaj tak myślałam, tak, i tu są jakieś plotki jeszcze w pracy, w szczególności pod koniec tygodnia coś tu przychodzi, nawet do domu te plotki trafiają, jest to troszeczkę jakieś awantury, ale jednocześnie dzięki temu coś się u ciebie oczyszcza, czyli tak jakby niech one sobie będą, jak ktoś coś do ciebie ma, to niech powie, bo to jest pokazane, że okej, to ja się z tym rozstaję, ja od tego odchodzę, zarzuca się tu wielka intuicja, moi drodzy, i tu jest wielka transformacja w was, drodzy państwo. Mało tego, jest tak jakby karta małych cudów u państwa, bo tu jest dwójka denarów, dwójeczka kielichów i czwórka denarów. Niektórzy mówią, że czwórka denarów to jest takie niespełnienie w emocjach, ktoś nie spełni moich oczekiwań, ale dla mnie są to pieniądze, które już oszczędziłam, są to pieniądze dobrze wydane, czyli tak jakby
albo pieniądze, które dobrze wydam, tak? Czyli w tym tygodniu tak to dla Ciebie się koziorożcu przedstawia. Nie będą olbrzymie, ale one będą zadowalające, tak? Jeżeli chodzi o uczucia, to tutaj też jest jakieś znużenie, tutaj jest jakaś zazdrość, tutaj jest tak jakby przyglądanie się, ktoś się komuś przygląda, ktoś tu kogoś podgląda, tutaj tak jakby ktoś tu komuś wyrzuca jakieś, ale jednocześnie na sam koniec tygodnia tutaj mogą być dziwne akcje, naprawdę akcje, reakcje. I jeżeli masz takiego wybuchowego chłopa, czy taką wybuchową kobiecinę jako koziorożcu, to trzymaj, jak to się mówi, emocje na wodzy, bo tu jest tak jakby ktoś chce doprowadzić, ma tyle w sobie złości i żalu, ale nie wiem czemu, bo to jest pokazane, że ty jesteś energetycznie fajnie nastawiony, nastawiona do tego związku, do tej relacji, ale tak jakby ktoś ma wiecznie jakieś ale, tak, bo to jest pokazane, że jest tu wieczne ale, no takie różne mogą być sytuacje, powiem tak, rozwalająco, ale też jednocześnie czyszczące. Tutaj stawiasz koziorożcu, widzę siebie w tym tygodniu na piedestale i bardzo dobrze, bo to jest najważniejsze i tak jakby niewiele będzie potrzeba do tego, żeby powiedzieć i postawić swoje ultimatum, tak, albo przedstawić swój punkt widzenia odnośnie domu, odnośnie Twojego partnerstwa. Dla samotnych koziorożców zielone światełko. Ja bym powiedziała, że zielone światełko do piątku, do poznania kogoś, bo będzie to jakieś remedium dla samotnych, będzie to remedium, które otworzy Wasze serduszko, być może nie na długo, być może nie na długo, ale jednocześnie tak jakby otworzy i pozwoli zapomnieć o kimś. O kimś pozwoli zapomnieć, a jednocześnie tak jakby otworzy Wasze serduszko na nowości, na nową miłość, na przeżywanie, więc jest to Państwu potrzebne. Jeżeli chodzi o zdróweczko, mamy tutaj serducho, mamy limfę, mamy płuca, zwracamy coś w okolicy piersi i układ hormonalny ewidentnie tutaj u Was, zarówno Panie i Panowie, tutaj chodzi o układ rozrodczy Panów i Pań, czyli na to warto zwrócić uwagę w tym tygodniu, bo coś tutaj jest, może być nie halo. Dziękuję koziorożce serdecznie. Nie jest to zła energetyka, tylko tak jakby jest tu ktoś szczepny, kto chciałby się tutaj mocno wyżyć, a Wy sobie na to nie pozwolicie w tym tygodniu. Komunikacja leciutko, leciusieńko zablokowana. Lecimy wodniki. Zobaczmy, co dla naszych wodników, wiadomości już tutaj dla wodników, więc patrzmy na te nasze wodniki. Ojej, wiadomości, nieciekawe wiadomości. Ale później przejdziesz nad tym, powiem tak, to co niedobre przerzucisz na to co dobre, bo to będzie w locie wodospadu, zakończysz, no powiesz dosyć, ulało mi się, po kokardkę nam przychodzą wiadomości naprawdę nieliche do Państwa. Ja zaraz tu przeczytam, dla tych, którzy czytają, to przeczytam Wam kartę. Jeszcze w pracy, odnośnie tutaj pracy, przeznaczenie, stare sprawy urzędowo, sądowo, bytowe, tutaj tu jest jakiś urząd, tu będziecie się być może wodniki z czymś żegnać, ale jednocześnie tutaj jest tak jakby zakończenie jakiejś współpracy, poczekajcie, bo ja wziąłam odwrotnie kartę. Zakończenie jakiejś współpracy i moi drodzy, jest tak jakby karty mówią, że ta sytuacja troszeczkę się dłużej przeciągnie, oczywiście przeciągnie, może wy macie coś obserwować, ale macie, przeczytam karty najlepiej. Siła, ósemka buław, trójka mieczy, as buław, dziesiątka buław, dwójka mieczy, dziesiątka mieczy, król mieczy, jest to na pracy, czyli w butach, kapłan i dwójeczka buław, tak, i tutaj jest tak jakby karta obserwacji, drogie wodniki, tam gdzie cokolwiek, jak to się mówi, na granicy prawa działało, czy tak jakby u Was, tak, albo coś jest niedokończone, coś było nie halo, uważajcie, bo mogą być w tym tygodniu kontrole, które niekoniecznie pozytywnie mogą się dla Państwa skończyć. Tam, gdzie jest uczciwe działanie, tak jakby, no, trzeba coś wyczyścić. Też jest tydzień czyszczenia, też tak jakby wyborów, ale wybory będę, myślę, ja myślę, że Wy to wszystko ładnie pokonacie. Dlaczego? Dlatego, że pewnych rzeczy nie chcecie widzieć, nie chcecie słyszeć. Tutaj tak jakby stawiacie na świat, ale to jest dużo pożegnań w pracy. Tutaj jest jakieś urzędowo wręcz, ja bym powiedziała, że z czymś się nie zgadzacie. I tutaj ktoś postawi kontrę i będzie chciał tak jakby się Was pozbyć z tej pracy, bo to jest pokazane, że ktoś wodnikowi chce zagrozić. Nie mam tu fizycznej osoby, jest tu wprawdzie
tak jakby energia kapłana, kogoś, kogo musimy się posłuchać, kogoś, kto jest tak jakby nad nami, i są to wiadomości, one będą zlotem błyskawicy, ale one jednocześnie tak jakby, obserwujcie, drogie wodniki, nie wiem czemu, pokazuje mi się, obserwujcie, bo później macie energię tak jakby na przyszły tydzień tego rycerza, rycerza mieczy, ale później kończycie dziewiątką kielichów i światem, bo tak sobie wyciągnęłam karty, jak wyjdziecie z tych energii, natomiast cały tydzień będzie energia szarpana. Tu są wiadomości, wiadomości nie pierwsza połowa tygodnia, to w ogóle wiadomości tak jakby nie bardzo korzystne. Druga połowa tygodnia dokonuje jakiejś decyzji, która, ale też nie może być za szybka, bo będzie dotyczyła urzędów, dotyczyła będzie zdrówka, ale to będzie decyzja, która zakończy tak naprawdę Państwa taki długotrwający stres, jakieś przeciążenie, jakiś bałagan taki życiowy. Myślę, że wiele wodników z pracą może się pożegnać, wiele wodników tak jakby uzna, że trudno, przyszło to przyszło, macie się nie martwić, bo jeżeli chodzi o pracę, to praca na Was już czeka, ona czeka wprawdzie w świecie, ale ona jest, bo coś się pozytywnie zakończy. Tu są jakieś sytuacje, tutaj są tak jakby nagłe zdarzenia, też pasowałoby zwrócić uwagę, jeżeli w pracy są takie zawody manualne, to też zwróćcie na to uwagę, w szczególności na rękę, tak, drogie wodniki, bo tutaj się pokazuje, że może być średnio. Natomiast macie energetykę urzędowo, nic nie załatwiamy w tym tygodniu, bo tu jest tak jakby ktoś jest mądrzejszy od Was i nawet jak macie większą wiedzę, to po prostu ktoś uzna Was za zagrożenie i żeby Wam utrzeć nosa, nie jest to tydzień na tak jakby załatwianie spraw urzędowych, chyba że musicie, ale to później pokazuje się, że za 9 dni możecie zacząć z powrotem i to się wszystko obróci na Waszą korzyść, tak? Jeżeli chodzi o uczucia, to tutaj też nie widzę nic dobrego, kochani, nic dobrego, to jest nawet jakaś walka, jakieś budowanie, to jest jakieś przeciążenie, macie dwie dziesiątki, to te ciężkie, dziesiątkę mieczy, dziesiątkę buław, czyli tak jakby tutaj bardziej się skłaniacie do tego, żeby od czegoś odejść, coś zostawić lub tak jakby partner krzyczy, wykrzykuje, bo to jest krzyk, wręcz bym powiedziała rozpaczy, że ja się przy tobie męczę i tak dalej, i tak dalej. I tutaj może nastąpić takie, ale wy obserwujcie. Naprawdę, to jest karta pokazana, żeby obserwować, przyglądać się temu, bo to jest tak jakby pewnych rzeczy nie widzieliście do tej pory, nie chcieliście widzieć, nie chcieliście słyszeć, a tutaj nagle coś wybucha z wielką siłą. I powiem tak, ta burza, Wy macie sobie stanąć jak ten as buław w tej burzy, drogie wodniki, i czekać, niech to się przemieli, posłuchać tego, tych wiadomości, ale macie tylko i wyłącznie obserwować w tym tygodniu, a w przyszłym tygodniu, myślę, że od wtorku, zacznie u Państwa się układać i mało tego, znajdziecie zupełnie inne rozwiązania, niż będą krzyczane, wykrzykiwane, jak to się mówi, w tym tygodniu, czy sytuacje, czy zdarzenia, bo to są przeróżne sytuacje, wiecie, tu jest tak jakby też uwaga na wiadomości, bo wiadomości mogą być niszczące, druzgocące jakieś, ale to tylko tak jakby wy to obserwujcie, nie bierzcie tego centralnie do siebie, bo to jest pokazane, że one będą tak jakby wchodziły wewnątrz Was z takim wodospadem wręcz i będą Was przytłaczać, nie dajcie się temu, bo Wy wychodzicie już z dziesiątki buław. Wy wychodzicie, wy już nie chcecie czegoś słyszeć, nie chcecie widzieć tutaj w tej materii, wy macie tylko obserwować, jak to wszystko się zmienia, jak to wszystko runie, zostanie pogrzebane, ale dla Was, jeżeli zachowacie zimną krew i spokój, tak naprawdę, to dla Państwa wszystko się Państwu tutaj ułoży w Państwa życiu, nie powinno być najgorzej. Natomiast sprawy urzędowo, prawno-sądowe niekoniecznie, a przynajmniej w pierwszej połowie tygodnia, jeżeli chodzi o uczucia, to tutaj też tak jakby jest coś pogrzebane, jest coś nie tak, te wybory tak nie do końca są. Z partnerami tutaj też jest wola Boga, jak to się mówi, samotnie no, nie bardzo mają tu szansę na spotkanie, jak coś będzie, to będzie coś bardzo toksycznego, nawet wręcz bym powiedziała, że jak nie znasz osoby i masz się z nią umówić, to ja bym na to spotkanie nie pojechała w tym tygodniu, żeby się spotkać face to face, bo za brzydkie karty na to, natomiast to, co się wydarzy w tym tygodniu, nawet jak to się mówi, rzucałoby na kolana, to w przyszłym tygodniu się bardzo ładnie rozwinie. Tutaj tak jakby zakończy się wielką radością jednocześnie i tak jakby koniec oczekiwania na dobry los. Czyli być może ma się zamielić w tym garze, tak, dla Was, drogie wodniki, w tym
tygodniu. Dziękuję ślicznie, jeżeli chodzi o zdrówko, uważamy, tutaj jest kręgosłup, tutaj jest ta ręka, tutaj jest też troszeczkę ciśnienia, ale bardziej bym powiedziała, że chodzi, najmocniej chodzi o kręgosłup, o układ ruchu, no i uważamy w podróży, tak, bo tutaj w podróży jest tak jakby troszeczkę średnio, bo tu jest jakaś brawura, na coś nie patrzymy, tak, żeby, jak to się mówi, komuś na zderzak nie najechać. Zwracamy uwagę. Niech co dobre przychodzi, a co złe w ziemię chodzi. Tylko co dobre. Niech tak będzie. Pozdrawiam, lecimy rybki. Zobaczmy, co dla naszych rybek przygotowały energię tygodnia. Co dla naszych rybek? Matko, myślałam, że znowu, że się po... A tutaj jest tak, ryba się budzi do czegoś. Troszkę tutaj przeżywa, tutaj ryby jakieś sprawy urzędowo, sądowo, bytowe będą załatwiać w emocjach dziesiątka mieczy. Tu jest jakieś patrzenie, przyglądanie, odkrycie czegoś w emocjach u ryby. Tu jest jakieś definitywne zakończenie, ale w pracy wielki sukces, więc masz się nie bać, droga ryba, masz się nie bać. I teraz powiem tak, strasznie się widzę, że ryby tutaj, co niektóre rybki, strasznie się boją swoich partnerów, o wasze związki, że gdzieś tam coś się zadzieje, że tutaj się rozejdziecie, że coś tam się zakończy, tu jest jakieś wielkie przywiązanie. Droga ryba, jesteś w centrum czytania, tutaj sprawy idą na twoją korzyść, masz się czegoś nie bać, tam gdzie uważasz, że odniesiesz, że będzie porażka, odniesiesz zwycięstwo. Tam, gdzie masz coś pogrzebać, to pogrzeb i zostaw, dosłownie zostaw, nie będziesz długo nad tym biadolić, nie będziesz płakać, bo wbrew pozorom pokazujesz się w równowadze, w sprawiedliwości, coś się tu osiądzie. Tutaj jest tak jakby załatwianie, druga połowa tygodnia, załatwianie spraw sądowo, urzędowo, bytowych z partnerem lub odnośnie partnera, odnośnie związków, ale jednocześnie coś dla was i będzie to w pozytywie dla ciebie jak najbardziej, tak? Gwiazda ci przyświeca, więc masz ochronę sił wyższych, dotyk anioła działa, więc nie powinno być źle, ale oczywiście u ryby dziewiątka mieczy, czyli myśl o kształty, tworzenie, sama sobie nabuzujesz, tak, główkę w tym tygodniu, nie rób tego, bo to jest tak jakby do środy, do wtorku, no wtorek, poniedziałek, wtorek to jest takie myślenie dosłownie destrukcyjne, jakieś urzędowe, tutaj, że urzędy, tu się nie da tego załatwić, tu się nie da tego zrobić, tu nie da się zadziałać, a u ciebie, droga rybko, pokazana jest jakaś wielka lekkość, dziewiątka kielichów, szóstka buław i lecisz do przodu jeszcze z dotykiem anioła, więc działaj sobie na spokojnie. Natomiast jeżeli chodzi, moi drodzy, jeżeli chodzi o związki, gdzie nie układało się, naprawdę się nie układało, gdzie były te zdrady, no nie nazwijmy rzecz po imieniu, tak, to tutaj coś pogrzebiesz. Ty się tego strasznie boisz, że on odejdzie, że ona odejdzie, w szczególności jeżeli jest to waga, ryba lub druga ryba lub skorpion, to tutaj strasznie się, albo bliźniak, no to czegoś się strasznie boisz, ale droga waga, znaczy droga rybko, chciałam powiedzieć wagą, droga rybko, nie bój się, coś umarło już bardzo dawno temu, a mało tego, wydaje mi się, że tutaj partner, partnerka po tylu latach, co by nie było, to ja myślę, że odwrotnie, to partner, partnerka dojrzeje do czegoś, coś tutaj w sobie zmieni też jednocześnie i mimo, że będzie parła, tak jak to się mówi, dla siebie do przodu, bo to jest pokazane, że każdy potrzebuje swojej przestrzeni, to nie dość, że dostanie od ciebie tą przestrzeń, to jest jedno, ale też jednocześnie wy, to jest tak jakby powie ci, to może być i partner biznesowy, że co robisz źle, gdzie go ograniczasz, bo tu też jest jakieś ograniczenie, tu jest jakieś lenistwo z twojej strony i tutaj dostaniesz tak jakby maleńką reprymendę, tak jakby zimny prysznic od partnera biznesowego lub partnera emocjonalnego, romantycznego, tak, ale powiem tak, trafi, bo będzie to zachowane w równowadze, natomiast są związki, gdzie coś zostaje pogrzebane, ale z radością, naprawdę z radością i z wielką opieką sił wyższych dla ciebie. Jakieś prace odnośnie domu nie przynoszą w tym tygodniu efektu, albo nie jesteś zadowolona, zadowolony, tak, lub coś tak jakby jest w stracie, że to nie tak miało wyglądać, jak jest, natomiast później się coś ułoży, coś zostaje zmienione i jesteś zadowolony, zadowolona. Powiem tak, u wielu rybek, to mi się pokazuje, dla samotnych ryb, ja bym powiedziała, że poczekaj rybko, to nie jest ten czas.
ten tydzień nie jest takim czasem, to jest takie leczenie, to jest niemoc u ryby, wyjścia, bo tu jest dziesiątka mieczy i jesteś, żyjesz w świecie fantazji, w zamkniętym kloszu, samotne ryby żyją w świecie fantazji, żyją przeszłością odnośnie jakiejś, tak, bo tu się mówi osoby, ale osoby, która jest, bo tu jest pokazane osoba zajęta, tak, osoba, która nie do końca miała uregulowany stosunek do życia. Powiem tak, drogie rybki, zostawcie to. Zostawcie to, czeka was zwycięstwo. Jeżeli zostawicie, to wodnik do was idzie. Słuchajcie, idzie do was waga, idzie do was bliźniak, idzie do was baran, tak, to idą energię do was, tylko dajcie temu szansę, bo to jest pokazane, że w czymś się obudzicie, zadziałacie, wielka radość, to jest tak jakby w tym tygodniu też jest wielka szansa, że możecie pogrzebać jakieś stare emocje i faktycznie może się na horyzoncie pokazać ktoś bardzo wartościowy, oby to nie była znów osoba zajęta, tak, także zwróćcie, kochani, na to uwagę. Jeżeli chodzi o zdrówko, to tutaj myślokształty, wasze myśli działają na was, ale może być ból zębów, ból śnienianek, ból gardła, ból głowy i ból kończyn dolnych, więc na to zwracamy, drogie rybki, uwagę. Poza tym ogólnie tydzień macie fajne, tylko te wasze myśli, koniec świata, kruca bomba. Pozdrawiam serdecznie, do kolejnego czytania, buziaczki, hej pa!